Hej, witam w kolejnym unboxingu, czyli odpudełkowaniu. W tym odcinku będziemy odpakować przesyłkę z Board & Dice, czyli dodatek do gry Multiuniversum, która bardzo nam się podoba. No, kupiliśmy dodatek do niej, co jest logiczną kontynuacją. Zobaczmy, co w środku w przesyłce. Zapraszam do stołu. Także zobaczymy, co w przesyłce. No pięknie, kawałek taśmy tak odkleiłem. Cudo. Jeśli będziecie słyszeli jakieś szczekanie w tle, to przepraszam, ale piesek trochę jest nerwowy na takie odgłosy. Jak wspominałem, spokój. Mocno coś słychać, to szczekanie w tych słuchawkach, czy? Mamy tutaj dodatek do Multiuniversum, tak jak wspominałem we wstępie. Jest to projekt Cthulhu, ponieważ wszystko z Cthulhu jest lepsze. Wsparty na Kickstarterze. Trochę na niego czekałem, ale myślę, że warto, tym bardziej, że jest to kolejna gra z Board & Dice, którą mam w swojej kolekcji i które wydawnictwo polskie bardzo lubię, jest bardzo znane w Europie, w sumie na świecie. No dobra. Ale... tak się rozpina. Przepraszam za małe cięcie, ale piesek stał się bardzo niespokojny i nie szło mówić. Także jeszcze raz, mamy trzy wersje językowe instrukcji. Polska, angielska i niemiecka. Do tego mamy trochę kart. Tu jakaś karta pomocy. Tutaj trochę nowych kart portali z grafikami związanymi z Cthulhu i przedwiecznymi. Bardzo fajne grafiki, jak zwykle. Myślę, że Wojtek będzie chciał z nami w tą grę bardzo szybko zagrać. Plus jakieś dodatkowe karty z Kickstartera, co jest zaznaczone przez znaczek K. Kickstarter to taki zagraniczny, wspieram to, czy tam Polak potrafi. Zielone tło kart będzie rozróżniało od oryginalnego niebieskiego. I mamy też karty, które nie mam pojęcia, co znaczą, ale mają bardzo fajnie klimatycznie są zrobione. Jest przedwieczny, są jakieś mózgi z mackami i pentagramy. Ładne wydanie. A, jeszcze zapomniałbym. Dodatkowo kupiliśmy sobie z Agatorem coś, czego nie mamy za dużej ilości gier i w sumie nie jest bardzo potrzebne, ale nie da się ukryć, że tworzy dodatkowy klimat, a jest to mata do gry. Na reaktory, na portale, na narzędzia, na śmietnik i do dodatku Cthulhu. Moim zdaniem bardzo ładne. To będzie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Dzięki.